w Ekstraklasie, jeśli dobrze liczę, twój. No, mam tak, czy nie? Tak, tak. Pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni, ale dziękuję. No właśnie, ten hat-trick już mogłeś skompletować przed przerwą. Nabiegłeś na krótki słupek i skończyło się słupkiem, czyli taka twoja, powiedzmy, filmowa akcja, kiedy zbiegasz na ten pierwszy słupek. Jak właśnie z twojej perspektywy wyglądała pierwsza połowa, bo widać było, że masz dużą ochotę, żeby zdobyć bramkę. No tak, zresztą już w tym sezonie Józef chyba ze dwie asysty mi tak dał, więc mniej więcej to widać, że się rozumiemy na boisku i szkoda, bo dał fajną piłkę, może byłem troszkę za światem bramki, ale i tak chciałem ją tam dokręcić. Czasami wpada od słupka, tym razem nie wpadło od słupka, ale koniec końców no, naprawdę fajna, nie chcę powiedzieć, że tylko pierwsza połowa, ale no, była dominacja i na pewno mogliśmy jeszcze strzelić ze dwie bramki więcej. Łukasza, fajna zbitka dla ciebie, bo i kołyska, i hat-trick, to wszystko się bardzo fajnie dla ciebie zgrało dzisiaj. Już w Lubinie chłopacy pytali się, czy robimy kołyskę, bo powiedziałem, że nie, że ja chcę strzelić bramkę i wtedy zrobimy, więc cieszę się bardzo, że to się udało tutaj jeszcze w Gdańsku przed naszymi kibicami. Przed oczami mojej żony, dwóch córek i moi rodzice byli, więc naprawdę dzisiaj wspaniały dzień dla mnie i tego pierwszego hat-tricka dedykuję to właśnie moim rodzicom i mojej żonie i dzieciom, bo piękna chwila. Łukasz, i ostatnia dla mnie, chciałem cię zacząć o sytuację ostatniej minuty, bo to wiadomo, najwięcej emocji się zbudziło. Jak ty to widziałeś i czy wy w ogóle, nie wiem, interweniowaliście u sędziego po tej jego pierwszej decyzji? Jak to wyglądało? Tam było straszne zamieszanie. No było zamieszanie i faktycznie no, całe szczęście, że zareagowaliśmy, bo gdybyśmy nie zareagowali, to nie wiem, czy sędzia by cofnął tą decyzję. Mi z boiska ciężko jest się odnieść, czy był spalony, czy nie. Ja się śmiałem do chłopaków tu w szatni, jak rozmawiałem z chłopakami ze Stali Mielec, że nieważne ile bramek mam w lidze, każda jest analizowana 2-3 minuty, więc to czasami naprawdę, ja się śmieję, że jak ja już strzelam bramkę, to zawsze jest minimum 2-3 minuty na warze analizowana, czy nie ma spalonego, więc... Jakich argumentów użyliście, żeby jeszcze poprawiać te wary, sprawdzać tutaj z powrotem książkę tę samą czytać? Nie, bo to też pewnie poszła informacja od naszego sztabu i od zawodników, co już byli na ławce. Czy tam był jakiś kontakt z piłką, że nie było spalonego, więc mi się ciężko odnieść, bo ja jeszcze osobiście nie widziałem żadnej z tych sytuacji. No twoja ręka była na spalonym, mogę ci powiedzieć, ale tak. Ręka nie... Tylko ręka nie rozumiem, ręką bramki nie można. Tak, a tam jeden z trenerów mówił, że mimo wszystko jak linie rozrysowali, to że głowa i bark wystawał, że więc powinien być spalony, ale no nie wiem, ile opinii, ile sytuacji, tyle opinii, tyle stop klatek, więc koniec końców... No, ja się cieszę, że ta bramka została prawidłowo zdobyta, bo chyba wszyscy wiemy, jak ważne te 3 punkty dzisiaj były dla nas. Łukasz, marzysz o reprezentacji i takimi meczami z pewnością się do takiego powołania i marzenia zbliżasz, natomiast... A to Lewandowski gra lepiej. No ale Łukasz nie jest gorszy od pozostałych trójki, tak jak nie czuję się, także nie no, natomiast wyrównałeś dorobek strzelecki Karola Angielskiego, wiadomo, że z tych karnych on więcej zdobył bramek, ale no jesteś, walczysz o to miano najskuteczniejszego polskiego strzelca w Ekstraklasie. No tak, no niestety i w jego już nie dogonię, a jestem przeambitny i zawsze chcę być najlepszy, więc mam nadzieję, że chociaż na koniec sezonu będę tym najskuteczniejszym Polakiem i tu też wiem, że chłopacy w drużynie na pewno mi pomogą, żeby go przegonić. Jak w ogóle smakuje hat-trick, bo to dla ciebie nowe doświadczenie i mogłeś w końcu zabrać piłkę i tak legalnie po prostu, nie po jakiejś ładnej bramce, tylko należało się. No, tak jak powiedziałem, dla mnie wspaniała chwila, bo nie dość, że tu w Gdańsku przed naszymi kibicami, to moi rodzice przyjechali, moja żona, dwie córki były, także na pewno fajne uczucie, ale no mówię, jestem głodny i mam nadzieję, że powiedziałem, że tak jak powiedziałem na początku, pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni, bo naprawdę fantastyczne uczucie i trzeba dalej pracować, żeby być jeszcze lepszym. Łukasz, to jeszcze do tej całej radości. Do tej całej radości syndrom tych dwóch bramek z drugiej połowy, czyli znowu prowadzicie się dwóch bramek i znowu dajecie sobie to wydrzeć. Ach, dla trener mnie w ogóle... Wiecie, w waszych głowach. Nie, dla mnie w ogóle ta pierwsza sytuacja, gdzie nie wiem, czy w ogóle Mielec był pod naszą bramką i nagle... No duszą tam pod obraz. I nagle tracimy gola i to jest takie, że
masz poczucie, że nie wiesz, nie wiesz w ogóle, co się wydarzyło, więc szkoda, ale się śmiałem, że my lubimy po prostu kibiców tutaj w Gdańsku w taki prawdziwy roller coaster wprowadzać, bo koniec końców był happy end i pewnie wszystkim się podobało. I jeszcze pytanko o asystę Kuby, no nie, chyba nie można było jej zmarnować, tak? Czy ten pierwszy gol? No miałby Kuba pretensje w tym. No nie, bo już nie jedną mu zmarnowałem, więc całe szczęście, że tym razem się udało. No Kuba to widać, że to jest nasza akademia, w sensie to jest Gdańska i ma naprawdę, ma jakość w nogach i bardzo się cieszę, że udało mi się tą bramkę strzelić, bo też zasłużył na tą asystę i nie tylko, bo zagrał naprawdę super mecz. Łukasz, na koniec pytanie. Do Lubina dojechałeś pociągiem, tutaj zdążyłeś na tą 12.30, byłeś na miejscu i byłeś gotowy. Jak wygląda ten twój tydzień? Bo wiadomo, że nieprzespanych nocy na pewno trochę było. Czy jednak żona cię totalnie wyręcza w tym wszystkim na razie do końca sezonu? Jaki macie podział obowiązków? Nie, żona dba o to, żebym się wysypiał, żebym zawsze był w 100% gotowy do treningu i do meczów. Mieliśmy też całe szczęście, mieliśmy szczęście takie, że po prostu na początku, jak się mała urodziła, to teściowie przyjechali, wczoraj przyjechali moi rodzice, więc naprawdę jest ok. Zresztą ojcowie wiedzą, że przy tak małych dzieciach to za dużo roboty nie mamy, tylko śpią, jedzą i się załatwiają, także na spokojnie się wyspałem i byłem gotowy. Łukasz, przed Wami mecz, sorry, obiecałem, że ostatni, ale przypomniało się, jeszcze mecz z Pogonią przed Wami, więc dla Ciebie dodatkowy argument, żeby się z dobrej strony pokazać, nie mówię, żeby coś udowodnić, ale też lubisz strzelać bramki w swojej byłej drużynie. I mecz o przyklepanie pucharów tak naprawdę. No tak, wiadomo, że wszystko jest w naszych nogach i to jeszcze, to dzisiejsze zwycięstwo to był duży krok, ale to nie było jeszcze, koniec, że tak powiem, więc na pewno ten mecz z Pogonią będzie bardzo ważny i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem na początku, zostały dwie kolejki i chcemy zdobyć 6 punktów i tylko na tym się koncentrujemy, nie chcemy patrzeć na innych, bo chyba to już pokazaliśmy, że jak patrzymy na siebie, to jesteśmy najlepszą wersją Lechii Gdańsk i tak ma być. Czy dobrze się czułem na tej pozycji, bo ja lubię być pod piłką cały czas, więc cały czas szukałem gry i starałem się dawać wsparcie kolegom z drużyny, więc wydaje mi się, że dobrze to wyglądało i też się dobrze czułem. Trener Ciebie bardzo chwalił. A jakie były tak naprawdę Twoje zadania? Bo można sobie rozrysować wiele rzeczy. Czy Ty miałeś być na równi z Maciejem Gajosem, czy miałeś grać wyżej? Nie. Miałem być jakby tą jedną szóstką i jakby w tym diamencie Maciek miał operować tak jak Ilkay na dwóch stronach i ja miałem być przed stoperami. No i założenia były takie, że wiedzieliśmy, że Stal będzie z każdych meczy z analiz, że będzie w niskim pressingu i trener chciał wyjść ofensywnie na ten mecz i chciał, żebym ja był cały czas pod piłką i dawał opcję do rozegrania i grania w przód, więc wydaje mi się, że to działało. Kuba, jak Łukasz mówił o tej bramce na 3-2, znacząco kiwałeś głową, że poszło info z ławki, więc co tam było? No, było trochę emocji i też tam ktoś mówił, że nie ma bramki, ktoś mówił, że jest, ale jakby każdy w głębi serca tam wierzył i krzyczał nawet do sędziów, że ta bramka jest prawidłowa i też dostawaliśmy różne informacje, czy z trybun, że ktoś oglądał powtórkę, czy tam było dotknięcie, czy nie. I szybko się to działo wszystko, ale najważniejsze, że dla nas to było podyktowane. Co pomyślałeś sobie w momencie, gdy Stal wyrównała stan meczu? Kurczę. Nie, znowu. Tak nie powiedziałeś na pewno. Może nie, no myślę, że gorzej, tak. Wróciły jakieś takie wspomnienia i chociażby z meczu ze Stalą, gdzie tam w Mielcu też 3-1. Było 3-1 już w pewnym momencie dla Was. Czy wspomnienia, no było takie, nie chcę mówić, że rozczarowanie, ale takie wkurzenie, nie? Że znowu dajemy na 2-2 sobie wyciągnąć wyniki i całe szczęście, że po tych ilu 4 meczach chyba, gdzie traciliśmy takie dwubramkowe prowadzenie, to no los się odwrócił dla nas i Zwolak strzelił hat-tricka i wygraliśmy ten mecz.
Pamiętam, że też narzekałeś jeszcze na swoją formę wcześniej, znaczy nie, może nie na formę, ale brak liczb. No to powoli one są już, tak? Więc ta forma nie dość, że zwyżkuje, to jeszcze masz potwierdzenie jakby w tych statystykach. Tak, dzisiaj też się cieszę, że asystę miałem i wydaje mi się, że to była bardzo dobra akcja, więc cieszę się, że też, że Zwodak mnie nie zabrał tej bramki, bo on lubi, jak wcześniej wspominał, zabrać trochę, ale dzisiaj był jego mecz i fajnie, że tak to idzie dalej. Kuba, jeszcze jak się czujesz, gdy na boisku masz z kim pograć, bo był i Flavio, i Marco Terracino, czy Ilka, zawodnicy, którzy lubią grać i potrafią grać kombinacyjnie? Tak, no na pewno. Czy w ogóle patrzysz na skład, rozrysowuje i mówisz, o dobra, dzisiaj będzie ciekawe spotkanie? Nie, bo wydaje mi się, że mamy tyle jakości w zespole, że każdy lubi grać w tą piłkę i też taki mamy styl i chcemy grać w tą piłkę, więc no dzisiaj było to widać, w pierwszej połowie bardziej, może w drugiej połowie mniej, ale wydaje mi się, że dobrze operowaliśmy tą piłką i stworzyliśmy sobie dużo sytuacji z tego.